Kasper, jesteśmy na świeżo po spotkaniu 11. kolejki PKK Ekstraklasy, w którym zwyciężamy z Wisłą Kraków 2-1. Powiedz, jak ten mecz wyglądał z Twojej perspektywy? Na pewno pierwsza połowa troszkę gorzej wyglądała od drugiej, bo gdzieś tam nie mogliśmy złapać tego rytmu, długo wchodziliśmy w ten mecz. No i gdzieś dużo prostych strat, przez co musieliśmy biegać za tą piłką i no ciężko było, ale na szczęście w drugiej połowie gdzieś wróciliśmy do swojego grania i odwróciliśmy losy spotkania. Dzisiejsze spotkanie, po 55 dniach nareszcie wygrywamy w rozgrywkach PKK Ekstraklasy. To chyba też taki ważny element psychologiczny przed tymi kolejnymi meczami, czyli spotkaniem z Podbeskidziem Bielsko-Biała w Pucharze i w niedzielę z Piastem Gliwice. No tak, na pewno się ciężko grało, gdzie jak już kolejny mecz z rzędu nie wygrywamy, gdzieś remis, czy to ostatnia porażka z Podbeskidziem, gdzieś tam siedziało to w głowie, że no w końcu musimy wygrać. No i no mówię, super, że dzisiaj wygraliśmy, gdzieś tam humory dopisują teraz i mam nadzieję, że z Podbeskidziem będzie tak samo. Kolejny mecz Kacpra Chodyny i kolejny taki plusik po stronie tej ofensywnej. Pokazujesz, że trener Martin Szewelo może na tobie nie tylko polegać w tyłach, ale też zaczynasz powoli zbierać te dobre fragmenty również w grze ofensywnej. No tak, gdzieś tam grałem właśnie przed pierwszym zespołem ciągle na skrzydle, czy to w juniorach, czy w zespole rezerw. Także dobrze się czuję w ofensywie i mówię, super, tylko to na mój plus, że te liczby rosną. Wiemy, że po meczu nie wracacie do Lubina, tylko zostajecie tutaj i jedziecie od razu do Bielska Białej, bo we wtorek przed Wami spotkanie z Podbeskidziem. Powiedz, jak będą wyglądały te dni dla naszego zespołu, najbliższe dni? No jutro na pewno, jak po meczu, ci zawodnicy, którzy grali, będą mieli regenerację. Jeszcze nie wiem, jak z zawodnikami, którzy nie grali. W poniedziałek pewnie przejdziemy jedną jednostkę i będziemy się dobrze przygotowywać, bo każdy z nas chce grać dalej w pucharze.